Cześć, mamy do rozwiązania zadanie z ustalania wzorów tutaj rzeczywistych zawierającego właśnie. No i mamy tak, skład procentowy podany, prawda? Roztwór jest 0,7 malowy. No to tak, stężenie malowe będziemy potrzebowali, jest to oczywiście liczba moli przez objętość. Więc mogę sobie to zapisać również w ten sposób. Będzie mi troszeczkę wygodniej wstawiać 1 przez V i ten trik będziemy powtarzali, jeżeli będzie taki ułamek. No i teraz co możemy powiedzieć? Że liczba moli jest to masa substancji przez masa molowa. No i wstawimy sobie tutaj tą naszą liczbę, czyli ten ułamek. Czyli otrzymujemy stężenie molowe to masa substancji przez masa molowa razy 1 przez V. No i zrobimy oczywiście ten sam trik tutaj z ustawieniem niewiadomych. Czyli też tak możemy to zapisać. I w takim razie wiemy również, że masa substancji jest bezpośrednio związana ze stężeniem procentowym, więc wystarczy przekształcić zwykłe równanie na stężenie procentowe, bo z proporcji wszystko jedno właściwie, więc chyba tak jest w miarę szybko i wygodnie. Podstawiamy ten ułamek tutaj, no i otrzymujemy stężenie molowe to stężenie procentowe razy masa roztworu razy 1, czyli tu już nic na górze nie mamy i na dole mamy 100% razy M razy V. No dobra, no i jeszcze masa roztworu to oczywiście gęstość roztworu razy jego objętość. No i tutaj możemy bez problemu podstawić, tak jak już stoją te niewiadome. Na pewno wszystko jest widoczne, także myślę, że nie muszę tutaj nic tłumaczyć. Mam nadzieję, że wszyscy znacie to równanie. Czyli jest to najzwyklejsze równanie na przeliczanie stężeń, prawda? No i w takim razie mamy jeszcze jedną rzecz tutaj. Tu mamy gęstość podaną. No, ponieważ roztwór jest 0,7-molowy, czyli stężenie molowe jest w molach na decymetr sześcienny, no tutaj wypadałoby to zapisać w gramach na decymetr sześcienny, gdyż masy substancji tutaj są w gramach, prawda? Także gramy pozostawimy, a decymetry zmienimy sobie. No i nic prostszego, no to możemy to rozumieć tak, że mamy 1,11 grama w 1 centymetrze sześciennym, no to w tysiąckrotnie większej jednostce tych samych gram zmieści się 1000 razy więcej, czyli to jest 1,10, jeszcze nie tak. 1,1, po prostu przesuwam przecinek 3 miejsca w prawo, tak? Gram na decymetr sześcienny. No i wyciągniemy sobie, czyli przekształcimy sobie to równanie tak, żeby wyliczyć masę molową, czyli będzie to stężenie procentowe razy gęstość przez stężenie molowe razy 100%. No i podstawiamy tutaj nasze liczby. Razy 3 jedyneczki 0 gram na decymetr sześcienny, to jest procent 0,7 mol na decymetr sześcienny razy 100%. No i jak widać tutaj skracają nam się procenty. Jedno 0 można tutaj uprościć, tutaj drugie. Co tu jeszcze mamy? Decymetry jeszcze się skrócą, czyli w wyniku jednostkę będziemy mieli gram na mol. No i w takim razie, czyli 111 dzielę przez 0,7. No i uzyskujemy masę molową naszego związku 158,57 gram na mol. No i musimy teraz kolejno wyliczyć nasze procenty z tej masy. Pozwolę sobie ją już tutaj skopiować. Czyli idziemy sobie tutaj.
No i musimy wyliczyć, prawda, te masy tutaj nasze poszczególnych pierwiastków z tych naszych procentów tutaj. Dobrze. No to co? No to najpierw może sód po kolei, tak? Czyli NA sobie tutaj napiszemy, że to jest masa substancji naszego sodu. No i to jest ta nasza masa molowa całego związku razy oczywiście w procentach 29,1%. Procenty są częściami setnymi masy, no tutaj przez stówkę mogę zapisać. No i tak każdy kolejny, czyli tutaj będziemy mieli 40,5% przez stówkę. I to będzie masa substancji siarki. To niech będzie 1, to niech będzie 2. I masa substancji tlenu. To niech będzie 3. I tutaj będziemy mieli 30,4% przez to równa się. Ok. Czyli 158,57 mnożę sobie przez nasz ułamek. 1. To jest w takim razie 46,14 grama. No i każdy kolejny, czyli tak, tutaj wyjdzie mi 64,22 grama. I mamy ostatni 48,2 grama. No i teraz jedyne co pozostało zrobić to zamienić te liczby na liczby moli, czyli liczba moli sodu, tutaj liczba moli siarki i liczba moli tlenu. Dobrze, no to po kolei. Czyli tutaj jest to masa substancji przez masa molowa, czyli 46,14 grama przez masa molowa sodu z układu to 23 gram mol. No i tak samo tutaj postąpimy, czyli 64,22 grama, masa molowa siarki 32 gram mol. Ok. No to tu wychodzi w przybliżeniu 2, prawda? Tu wychodzi też 2 i tu mamy 48,2 grama, no masa molowa tlenu 16 gram na mol, kwestia zaokrąglań, no i to jest oczywiście w przybliżeniu 3, czyli nasz wzór będzie wyglądał tak. No i to całe zadanie. Dzięki za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasne. Uczcie się, powodzenia.